jak patrzy na to lobby Polsatu, to już jest bardzo stare. 97, to jest 5 lat starszy program niż Awantura o kasę, to muszą być dymy. Tu jest podobno walka o jakieś rzeczy typu tego. Mikrofala? Ale tak? Tak widz pisał, zobaczymy, co to jest. Jakie lobby, ty kapitan Pazur. Witamy Państwa w kolejnym wydaniu teleturnieju Idź na cały. Jaki lektor! Jakie to jest stare! Nagrodą główną w dzisiejszym programie jest samochód Nissan Micra. Micra! Ja pier... Ty, ten Seat Ibiza to teraz wygląda jak Ferrari dla mnie. A przed Państwem prowadzący program Zygmunt Heiser. Dzień dobry. Jaki młody, czarne włosy ma. Dzień dobry, witam się w Polsacie. Dzień dobry, dzień dobry. No, trochę czarne, trochę nie. Publiczność wspaniała. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, kłaniam się. To jest pierwszy odcinek w historii? Skąd ty to znalazłeś, widzu? Pięknie. Niedawno był Dzień Matki. Wszystkim mamom składam najlepsze życzenia, tym tutaj razem z nami, tym przed Idealnie dzisiaj oglądamy, widzę. Wiedziałeś, kiedy wysłać. Wizorami. Dzisiaj jest. Przed nami Dzień Dziecka, Dzień Mamy. Dzisiaj takie specjalne, rodzinne wydanie programu Idź na Całość. Jeszcze raz witam, kłaniam się pięknie wszystkim. I rozpoczynamy. Na żywo. Weszliśmy w portal do przeszłości i na żywo oglądamy. Teraz mam kłopot. Teraz mam kłopot. Jak to Kogo wygląda? Kogo tu wybierać? Kto chce ze mną zagrać? To wygląda zagrać? Jak jakieś dożynki. Ha, ha, ha. No i wiedziałem, że tak będzie. Wszyscy chcą zagrać. Ha, ha, ha. Clown, to jest Agnieszka, tak? Witam cię, Agnieszko. Z kim jesteś? Przyjechałaś? Z mamą? Zapraszam obie panie w takim razie. Dobrze, z tej strony kto tu ze mną zagra? Znowu Joker. Wszyscy grają, tak? To może Klaudię poproszę. Jaki Klaudia? Program. Z mamą, z mamą, z mamą. Zapraszamy. Dzień dobry, zaraz się Ciekawi z wami mnie, jakie pytania, jakie nagrody z tej poza mikrom. Strony jeszcze. Ile mikra w tamtym Ania, roku ma? Ania, z mamą razem, z mamą witamy. Witamy dziewczynki, chociaż? Witamy mamy. Cześć Klaudia, skąd Nie przyjechałeś? No, jak jest nowa, to musi być warta dużo, ale w dupę, ile może być warta? Z Lublina. Z Lublina, witam. Lublina. Z Lublina, witam. Agnieszko, jeszcze raz się witam. Elu, witaj, skąd jesteście? Z Lubania. Z Lubania i Ania, dzień dobry. Widzę pan. Witamy mamę, ale mama Iwona. Skąd przyjechałyście? Z Łodzi. Skąd? Z Łodzi. Z Łodzi, a to najbliżej miałeś. Zagramy o to, co znajduje się w bramce numer 1. Zabawa dla całej rodziny. Wycieczka do Paryża. Tygodniowy pobyt w rodzinnych parkach rozrywki pod Paryżem. Od producenta bąbelkowego napoju Piccolo. Dodatkowo Piccolo. Piccolo już wtedy istniało. Wartość nagrody 4200 zł. Jedziemy do Paryża. Piccolo jest takie stare Teraz jak mikra. Teraz tłumaczę, na czym będzie polegała ta gra. To jest taka magiczna skrzyneczka. Nie, nie. Ta skrzyneczka ma światło od spodu. Światło ja podświetla tak taką tabliczkę, jaka leży tutaj właśnie. W połowie niebieska, ale jak w połowie przeźroczysta. To mogą być łatwe pytania. I teraz w zależności od tego, jak położy się tę tabliczkę, która leży... Co, 4K za szampana? No. Nagrody 4200... Mikra mogła kosztować milion. Zaczyna ma światło od spodu. Światło podświetla taką tabliczkę, jaka leży tutaj właśnie, w połowie niebieska, w połowie przeźroczysta. I teraz w zależności od tego, jak... Ta nominacja była w 95? To oni chyba kłamią coś. Położy się tę tabliczkę, która leży tutaj na blacie, albo cała powierzchnia będzie niebieska i to jest to rozwiązanie, które daje wycieczkę do Paryża. Możliwości są... A wycieczka 4200, okej, dobra. 4 może leżeć tak, czyli tu niebieski albo tu niebieski, albo tak, tu niebieski albo tu niebieski. 4, Mam nadzieję, że na wszystko tydzień. Jasne. Teraz Kasia i Klaudia, to bardzo drogo. Układamy waszą płytkę. Tak jak teraz, pytanie, co tam w ten się sposób działo. Będzie dobrze, to znaczy w zakładacie... W minimalna to pewnie było z 500 zł, to jest 97 rok. W awanturze o kasy jest 700 minimalna, to tutaj to... O chłopie. Że
ta połówka będzie niebieska i całość zaświeci się na niebiesko. Dobrze. Ela i Agnieszka. Zostaje, czy zmieniamy jakoś ustawienie? Agnieszka, zakręć jak chcesz, sama. Ustaw. Tak jak jest. Nic nie zmieniamy. Ale co, zupełnie. O co tak będzie w tym dobrze, programie, to znaczy, bo ja uważasz, nie wiem. Że tutaj będzie niebieskie, tak? Dobrze, Jania i Iwona teraz. Co oni robią? Musicie zmienić coś. To zakręć. Ustaw tak, jak uważasz. Oni teraz walczą że, o to, jak będzie ustawione, kto będzie na pytanie odpowiadał. Aha, czyli sądzisz, że ta połówka będzie niebieska. Jak będzie naprawdę, nie wiem. Jezus Kasiu Maria. I Klaudio, teraz ważna decyzja. Czy gracie o wycieczkę, ryzykujecie? Może zamiast tego ryzyka chciałybyście wziąć zielony, śliczny zielony czajnik? Klaudia, jak sądzisz? Gramy o tę wycieczkę czy czajnik? Co to za czajnik? Co to w dupę jest? Będzie czajnik. Mama musi potwierdzić decyzję. Klaudia doradza. Bierzemy gramy? Czajnik czy gramy o wycieczkę? Niech będzie czajnik. Czajnik, dobrze. Zielony czajnik czy czajnik pomarańczowy? Który z tych dwóch? Który byś wybrała? Który? Zielony czy pomarańczowy? Oni naprawdę biorą czajnik. Jaka kiedyś zielony. Była potężna bieda w tym kraju. Dobrze, zostaje. Jezus w tym momencie Maria. Ryzykujecie z walki o wycieczkę. Dobrze, teraz Ela i Agnieszka. To jest niesamowite. Czy tak będzie, nie wiem. Dla was mam do zaproponowania czajnik. Niebieski czajnik, jeśli zrezygnujecie z gry o wycieczkę. Nie, pod czajnikiem jest chyba nagroda jakaś gwarantowana, jak mi się wydaje, to nie jest czajnik. Nie, no nie, to chyba, chociaż no nie, no taka bieda była, może to rzeczywiście jest po prostu czajnik. Naradźcie się, panie, jak to ma być. Gracie dalej o wycieczkę? Gracie o wycieczkę, tak? Agnieszka? Gramy o wycieczkę. Dobrze, a może w takim razie mikro. Zamiast tego niebieskiego czajnika bramka numer 2 i nie gramy o wycieczkę? A co jest za bramką numer 2? Agnieszka mówi, że bramka, ale mama decyduje. Ja mówię, wybierzcie. Agnieszka doradza. Bramka? No ale wiesz, wycieczka fajna sprawa. No. Ja nie wiem. Ela, zdecyduj. Dziecko podpowiada, ty decydujesz. Mówi bramka. Dobrze. Co tam Ania jest? Pokaż. Gramy o wycieczkę. Czy może ten niebieski czajnik? Iwona? Co to jest czajnik. Za program? Czajnik. To nikt nie grał o wycieczkę? A niebieski czajnik czy pomarańczowy czajnik? Który z tych dwóch? Niebieski. No słuchajcie, to jest nie chce wycieczki. Się okaże Kasia, Klaudia, może jednak no, zostaniemy. Spróbujemy grać dalej. Tak? Może się uda. Zostaje ta plansza, tak, czyli rezygnujecie w tym momencie. Ja nic nie rozumiem tego programu, dosłownie nic. Spek z podkreślenie Michael dał na golibordę 6 zł i 66 groszy. W czajniku będzie mogła córkę ugotować za złe decyzje w teleturnieju. Zielonego czajnika. Kasia, może zamiast zielonego czajnika 700 zł? Na całość to znaczy graj. Pieniądze? 700 zł. Wycieczkę. Gracie o wycieczkę. Dobrze. 700 zł to w tamtych czasach 17 minimalnych. Dobrze. Nie, dobra. Ela, za bramkę numer 2. Mama podejmuje decyzję. 800 zł. Mało. Agnieszka mówi od razu mało. 800 zł daje za dwójkę. Mama decyduje. 700. Myślę, że bramka. 700 minimalnych. Bramka 2. Bramka numer 2. Co jest w bramce? 900. Nie zaraz popieprzy. Czajnik. Niebieski. Awantura o czajnik. Niebieski czajnik niebieski, zostaje. Tak? Dobrze. W takim razie sprawdzimy najpierw bramkę. Sprawdzamy bramkę numer 2. To jest wasza nagroda. Proszę o odsłonięcie bramki numer 2. Naczynia kuchenne. Zestaw nowoczesnych naczyń kuchennych ze stali szlachetnej od firmy Zepfer. Stali szlachetnej! 4180. To kosztuje tyle, co wycieczka do Paryża na tydzień. Nie no, kto to wyceniał kiedyś? 57 zł. Super. To te chyba platynowe są Agnieszka, naczynia. Ale to jest tak, że ty wygrałaś dla mamy i sądzisz, że nic dla ciebie nie będzie. To nie będzie, tak? Dla ciebie też mamy nagrody. Dzieci zawsze Skrable? Dostają nagrody. To są nagrody dla ciebie. Dziękuję bardzo. Wspaniale. Dziękuję obu paniom. Dziękuję bardzo. Czyli dlatego się wymalowała na Jokera. Za te nagrody to będzie chyba strzał. Dziękuję bardzo. GTA. Dobrze, Iwona i Ania w tej chwili. Wasz jest niebieski czajnik. Zostaje ten niebieski czajnik? Czy zamieniamy na coś?
Nie no, na te zielone naczynia czajnik, warte na przykład 4000, zielony. Ja nie wiem ile ich jest. Zostaniemy Iwona? Przy niebieskim. Zostaje niebieski. Dobrze, ujawnimy jeden z dwóch niewybranych. Zacznijmy w takim razie od czajnika zielonego. Proszę o odsłonięcie zawartości zielonego czajnika. Posłuchaj ulubionych melodii. O kurde, a to może być więcej hamarty, czy nie? Nagrodą jest wieża stereo od producenta napojów dla całej rodziny firmy Hop. Dodatkowo 100 litrów napojów Hop. Wartość nagrody 2997 zł. No, nikt nie będzie miał tej nagrody. Sprawdzamy pomarańczowy czajnik. Nie chciał pomarańczowy. Jakie nagrody? 100 litrów w dupę Hemola na chatę. Pomarańczowego, proszę o pomarańczowy. No i dobrze. Co to jest? Znaczy Zonka już nie będzie. Taką mam nadzieję. I teraz wasza nagroda niebieski. Oni mogli przegrać? Keyboard i aparaty fotograficzne. O kurde. Mini keyboard Casio. 100 brzmień, 100 aranżacji rytmicznych oraz zestaw aparatów fotograficznych od firmy Zibi, przedstawiciela Casio Zibi w Polsce. Wartość nagrody 1337 zł. To jest warte mniej naczynia? Grasz na jakimś instrumencie może? Klawiszowym, tak? Tak. Wspaniały keyboard. Tak, mój stary jest klawiszem. Gratuluję. I jeszcze aparaty fotograficzne. Aniu, ale dla przepraszam ciebie. Przepraszam za te żarty. Prezenty, to jest dla ciebie. Dziękuję. Co dostała? Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie. Dziękuję, Aniu. Słuchajcie, teraz tak. Nawet gdyby nie było tej wycieczki, bo może się tak zdarzyć, Klaudia, dostaniesz wspaniałe nagrody, bez względu na to, czy będzie to wycieczka, jest? Czy nie, dobra? AK-102. Także niczego się nie bój, zaraz sprawdzimy, jak to wygląda z tą planszą. W ten sposób kładę na naszej maszynie magicznej. Te dzieci mają teraz po 35 lat? Żeby, ale jak nie będzie, to naprawdę nic nie szkodzi, będą super nagrody. Ajajajajaj, nie ma całego niebieskiego. Kto miał prawidłowe ustawienie? Pa, 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 Iwona i Ania. Mogła być wycieczka, mogła być wycieczka. Ale gary wygrały o wartości wycieczki. Nieważne, nieważne. Klaudia, no wprawdzie tej wycieczki nie będzie, ale nie ma wiesz, nagroda jest programie? Obiecana. Ta nagroda dla ciebie jest tutaj w pudełku, tym jeansowym, takim jak spodnie. I teraz sprawdzamy, co dostaniesz. Co to jest? Nagroda niespodzianka. Kikingowie nagroda jesteś. To zabawki, gry planszowe oraz zestaw książek edukacyjnych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, Kasiu. Dziękuję, brawa. Super, na zakończenie roku szkolnego, no za czerwony razem... pasek. Tutaj, z tej strony, kto ze mną zagra, wszyscy, i to jest ten kłopot, kogo może tutaj z góry kogoś zaproszę. Aga, powinni pokazać. Aga, z mamą, mogę chłop, prosić z mamą razem, proszę bardzo. I go nie wezmą? Zapraszam panie za Żybiarzy? Sobą, za mną, za Kefalumpy pieprzone i tutaj, nie pójdą? Tutaj. Kto to jest? Kto to jest? Nie widzę. Ewunia? Ogórole. Ewelina, zapraszam cię, Ewelinko, z mamą, z mamą. Z mamą wszyscy na dół, proszę bardzo. Ej, a nie wziął trzech par? Dobrze, witamy wszystkie panie. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry Aga, dzień dobry Justyna. Skąd przyjechałyście? Ze Śremu. Ze Śremu. Mama, Justyna. Tak. Reszta rodziny w domu. Mhm. Fajnie. I to jest Ewelina. W tamtych czasach. Ewelinko, mogłabyś pokazać buzię? 7 dzieci na rodzinę. Ciekaw jestem, jak wyglądasz. Świetnie wyglądasz. Bardzo ładnie, bardzo mi miło poznać cię. I mama Ela, tak? Skąd przyjechałyście? Ze Skierniewic. Ze Skierniewic. O, Skierniewice, to obok Łodzi. Zagramy o to, co jest w bramce numer 3. Śpiewająca nagroda. Nowość na rynku. Radiomikrofon Litzinger wraz z polskim kartridżem do śpiewania. Czej, one to wygrały już? Co to? W bramce numer 3. Śpiewająca nagroda. Nowość na rynku. Radiomikrofon Litzinger wraz z polskim kartridżem do śpiewania karaoke. To nagroda od firmy Karaoke Poland z Białegostoku. Wartość nagrody 2100 zł. Ale to są piękne czasy w Polsce, jak jeszcze nie było monopolów. Trzech firm i wszystko to same. Zobacz, kiedyś tyle tych firm było rozpieprzonych i gówno robiły, ale dużo chociaż, tak? Ja może a wytłumaczę, teraz? Że to jest wszystko super urządzenie. Byłoby od Sony. To jest taki mikrofon właśnie, do którego się śpiewa. W którym, z którego płynie od razu melodia, także śpiewa się tak jak z zespołem. Można kiedyś różne milion rzeczy polskich robić firm z tym mikrofonem. Między innymi jest taka specjalna funkcja echo.
gdzie głos się powtarza, jak się powie echo, to jest Marek. No i właśnie, no i właśnie. Tutaj są trzy takie mikrofony. Po 50 lat? Jeden z nich jest nastawiony na taką funkcję echo. Jak się powie do niego echo, to on powtórzy kilka razy. To jest całkowicie RNG program, tak? Ta para, która znajdzie ten mikrofon z echem, wygrywa tę nagrodę. To nie mikrofony są trzy. Aga i Justyna, naradźcie się, który wybieracie, który numer. Nawet. Który? Trzy. Plus była bida w Polsce. Trzy, ten zupełnie z drugiej strony. Dobrze, ten jest wasz. Zostały dwa mikrofony, jedynka i dwójka. Który, Ewelina? To prawda, do nas. Dwójka, prawda. Czyli ten mikrofon. Dobrze, ten i ten. Czyli mikrofonem mogą wygrać mikrofon, jak będzie dobry. Ja może troszkę wam ułatwię sprawę. Bramkę. Sprawdzę, powiem echo do tego mikrofonu. Jak echa nie będzie, to znaczy, że ten mikrofon nie jest dobry. Uwaga, sprawdzam jedynkę. Cichutko. Echo. Nie ma, to nie był dobry mikrofon. Czyli, to znaczy, ten mikrofon jest bardzo Heiser dobry. Heiser tak zaczynał, nie miał nastawionej funkcji. Echo. Awantura o kasę gambling. Jeden z tych dwóch jest na pewno dobry. Ha, pytanie, ten program który? Był zanim zabronili hazardu w Polsce, tak? Ewelina, słuchaj. Jeśli razem z mamą podejmiecie decyzję, że rezygnujecie ze swojej dwójki z gry o to wspaniałe urządzenie, dlatego dam mówię. Wam to, co jest pod zielonym cylindrem. Daję zielony cylinder. A tam nagrodę 2 kilo ziemniaków. Tutaj jest 100 kilo cebuli. Decyzja o wartości 10 tysięcy złotych. Zielony cylinder. Weź cylinder, ten mikrofon wygrać to wstyd. Cylinder, bierzecie cylinder. A może zamiast cylindra to, co mogę wam dać od razu. Puzzle i gry. Nagrodą od firmy Trefl jest zestaw puzzli i gier o wartości 1650 zł. Co ty pieprzysz, że takie drogie. Ty. Co kiedyś, robimy? Kiedyś nieźle pieprzyło. Te puzzle i gry, czy ten kapelusz? Ha, ha, ha. No i teraz. Cylinder. Cylinder? Tak. Dobrze, dziękuję bardzo za puzzle. Jest cylinder, tam jest wasza kurde, nagroda. Co ty? Zestaw ubrań. Zestaw dzieci. Nagroda od firmy ja Patka, wiem, producenta całorocznych kolekcji dziecięco-młodzieżowych. To jest warto więcej niż pieprzona podróż do Paryża na tydzień. Jakie kiedyś ubrania takie drogie były? Wartość nagrody 4815 zł. Jejku, Ewelina. To ta podróż do Paryża to chyba jednak... Do końca młodości masz ubrania zapewnione, ale ponieważ dzieci powinny dostawać oprócz ubrań zabawki, to oczywiście dla ale ciebie czekaj, również ubrania mamy zabawki. Jakie są do wygrania? Te, co te dzieci miały na sobie? Nagroda od firmy Patka, producenta całorocznych... To są te ubrania za 5 kwafli? ...kolekcji dziecięco-młodzieżowych. Wartość nagrody... Coś tam nieźle popijeszyło. 4815 zł. Jejku, Ewelina. Zaskabany dzieci uciekły. Do końca młodości masz ubrania zapewnione, ale ponieważ dzieci powinny dostawać oprócz ubrań zabawki, to oczywiście dla ciebie również mamy zabawki. Proszę bardzo. Jakie gówno to na dodatek do tych wspaniałych ubrań. Dziękuję ci bardzo i gratuluję. Świetny wybór. Dziękuję bardzo, Elu. Troszkę bliżej nie, poproszę. No, ale Justyna to jest Jaga. Skam z tymi wasz cenami, jest nie? Mikrofon numer 3. To tam jej kraj jest warta 100 tysięcy pewnie. A może zamiast tego mikrofonu te puzzle i gry? Czy wybieramy mikrofon? Mikrofon. Mikrofon. Po lubisz co śpiewać? Mikrofon? Lubisz śpiewać? Po co to gówno muszę tak powiedzieć. Wiesz, jakie to daje możliwości? O, wspaniałe, dobrze. To w takim razie sprawdzamy. Ja teraz podniosę mikrofon 2. Dam wam blisko. Powiecie echo. Jak echa nie będzie, to znaczy, że trójka jest dobra. Uwaga, biorę dwójkę. Nie proszę będzie. Powiedzieć echo. Echo. Jeszcze raz. Echo. Nie ma. Tak, źle chyba. Teraz biorę trójkę. Uwaga, uwaga. Proszę powiedzieć echo. Echo. Jeszcze raz. Echo. Ona to jest wygrała, echo. Ten mikrofon. Super, jest nagroda, ale Aga, dla ciebie oczywiście mamy jeszcze zabawki. Specjalne upominki dla Agi. Dziękuję, miłej zabawy życzę. Dziękuję to bardzo, przecież Justyna. Dupa... Dziękuję, Aga. Dzięki... Przecież to jest mikrofon z odpustu, za dychem w dupę. No. Dziękuję, co to jest? Zapraszam was na miejsca.
Widzów Polsatu zapraszam w tej chwili na krótką przerwę reklamową. Spotykamy się za chwilę. 25 minut reklam. Teraz będzie sportowa gra. Chciałem zapytać, kto umie rzucać do kosza? Kto trafia do kosza? Wszyscy trafiają. Radek, trafisz do kosza? Z kim przyjechałeś? Mamę poprosimy. Mamę i Radka. Proszę bardzo. A gdzie tata? Tatę opluł. Zapraszam. Witam, Radek. Skąd przyjechaliście? Stary Kopernik. Witam mamę, Grażynkę. Już tłumaczę, poproszę was z mojej prawej strony. Już tłumaczę, na czym będzie polegała gra. Tutaj wiszą cztery kosze. Każdy kosz symbolizuje pewną nagrodę, a właściwie miejsce jej ukrycia. Tam u góry jest bramka numer dwa. Stara trochę kopalnia. Niżej jest filiżanka. Jeszcze niżej jest globus i jeszcze niżej jest cyrk. Trzeba trafić dwa razy do kosza, wówczas zdobywa się bramkę, filiżankę, globus albo cyrk. Radek będzie miał 8 rzutów, mama będzie miała 4 rzuty. Poproszę o piłkę. Ile razy? Dwa razy. Proszę trafić o piłkę. Kto zacznie? Radek. Dobrze, Radek, co wybierasz? Co wybierasz? A ona dość wysoko jest. Spróbujesz? Nie dorzuci, nie? Dobrze. I pierwszy twój rzut. Spróbuj. Aj, było blisko. Mama spróbuje, czy jeszcze raz Radek? Kto rzuca? Radek jeszcze raz? Dobrze, spróbuj jeszcze raz. Przypominam, masz 8 rzutów. Pierwszy rzut. Spokojnie, spokojnie. Aj. No jakbyś zwolnienia nie brał ciągle na WF-ie. Drugi rzut. To co, może mama spróbuje? Koniec. Wszystko jedno, mama, który? Wszystko jedno, który? Do którego, mama? Wszystko jedno, do odejść którego rzucamy. Odejść do linii, matka. Do filiżanki, tutaj jest linia, bardzo proszę sobie stanąć na linii. Radek, masz jeszcze 6 rzutów. Było blisko. Jeden rzut, jeszcze jeden. Było? Też filiżanka. Co to za dźwięk? Dobrze, teraz damy szansę Radkowi. Może zmienimy, co? Ten kosz jest wysoko, może do czegoś niżej. Jakiegoś moba zlurowali. Ja jedną informację. W jednym z symboli ukryty jest ząb, nie wiadomo gdzie. Dobrze, wybieraj, do czego rzucasz. Do bramki? Proszę bardzo. Proszę bardzo. Gdzie jest Było blisko, trzeci twój rzut. Jeszcze raz do bramki. Ale gówniano i idzie. No traf tą gałą. Jest? No! A, dwa razy musi. Piąty. Oj, on musi dwa razy. Piąty rzut, było blisko. Szósty rzut. Jest. Bramka jest wasza. A w bramce co? Zostały dwa rzuty i mamie zostały dwa rzuty. Do czego rzucamy? A w bramce karta, bilet dla ojca na ciężkie roboty do kopalni. Albo kamieniołomu. Globus? Czy filiżanka wartości dalej? 100 tysięcy. Filiżanka, tu jest linia. Proszę sobie stanąć jak najbliżej. Przypomnę, dwa rzuty są. Już bramkę macie. Oni mogli tu wszystko wygrać, gdyby dobrze było grali. Blisko. Jeszcze jeden rzut. A? Jeszcze jeden. Jest. Radek, zostały ci dwa rzuty. Proponuję jeszcze jeden rzut. Jak trafisz do filiżanki, to macie filiżankę. Masz dwa rzuty. Raz musisz trafić do filiżanki. Traf, Radek, bo ci w mordę dam. Jest. Radek. Macie bramkę i filiżankę. Dobrze, no już tak symbolicznie rzuć do tego globusa. To już i tak nie ma szans na zdobycie tej nagrody. No i tu by było. Gdyby jeden rzut był więcej. Dobrze. No nie możesz dać jednego rzutu dla dziecka? Dziecku żałujesz? Na dzieci nie przekażesz całej pensji? Filiżankę i bramkę, czy wybrać tylko jedną? Pieprzy cię. Gorzej niż random brud, co dzieciom zabrał. Bramkę. Wybieracie tylko bramkę, rezygnujecie z filiżanki. Taka jest decyzja? Tak. Mama potwierdza? Czemu dwóch? A może by zamiast tej bramki 800 zł, to mama finansowe decyzje musi podejmować. 800 zł? Nie. 900 zł? Nie, bramka. Bramka. Zrezygnowaliście z filiżanki. 800 zł, jak stary raz na miesiąc pojechał pewnie na 10 godzin do roboty, to przyniósł 800 ale dolarów w tamtych czasach. Po co oni to mają brać? Filiżanki. Co to jest? Oni przegrali teraz? To znaczy, że w bramce numer 2 powinna być jakaś nagroda. Tylko jaka? Proszę o odsłonięcie jeszcze bramki im pokażą, numer 2. Co przegrali? Płyta kuchenna, piekarnik i zmywarka. Kurde, tu jest... Ile tu jest warte w tamtych zestaw czasach? Zestaw sprzętów do zawodowej kuchni w stylu lat 50. od firmy Candy. W stylu wartość co? Nagrody 5997 zł. Nie no, to jest ledwo droższe niż gary do kuchni. No chyba kogoś popije przyjął z wyceną tych garów, co były.
Ależ wygrałeś dla mamy z tylu lat 50., żeby dostać wszystkim Polakom, co oglądają. W lata 90. zmywarka. Co ty pieprzysz? Dziny Radek, super, gratuluję. Zestaw ubrań droższy wspaniałego był syna, wspaniałych niż zmywarka. Proszę o zabawki piekarnik dla Radka. Proszę bardzo. To już jest twoje pewne. Mam jeszcze pytanie do Grażyny. Grażyno, czy zostaje ten sprzęt AGD, a może by tak zamienić na Globus? Po czy zostaje? Zostaje sprzęt AGD. Zostaje sprzęt. Zostaje, dobrze. Na co ma zamienić? Nie ma nic droższego. Gry dla całej rodziny. Ograłem farmera. To nagroda od firmy Granna, producenta gier edukacyjnych. Sprzęt AGD, a może cyrk? Zara Wajda. Zostaje sprzęt. Zostaje sprzęt. Sprawdzamy cyrk. Zara Wajda na mecz. Zawartości cyrku. Zestaw zegarków. Ile to warte jest? Szwajcarskie zegarki marki Grovana od producenta zegarków firmy Grovana Watch Company. Wartość nagrody 1740 zł. Nie ma. Gratuluję, wspaniałe nagrody i coś dla ciebie, widzisz, tak, zabawki. Nie, stary zostawię, do końca ci dają. Do domu. Cała rodzina ci będzie nowy wdzięczna. Nowy dodam. Naprawdę, dodatkowo. Super, Radek, dziękuję bardzo. Bo już to dają, to zostawimy, bo mało i tak zostało. Dobrze, to teraz z tej strony, już biegnę tutaj do czy was. Czy nie? Czy chcesz ten nowy jednak? A może z tej strony? To dodam ten i ten, a stary usunę po Jediach. Bardzo proszę, bardzo proszę. A może Ania z mamą? Bardzo proszę, zapraszam. Dzięki, Zosię i Zosię. Haha. Skąd przyjechałyście? Z Kielnerowej Małej Miejscowości koło Rzeszowa. I to jest twoja mama? Tak. I witamy Anię, ależ dużą rękę masz, dobrze, że lewą. Dzień dobry, Aniu. Dzień dobry. Skąd jesteście? Z Wrocławia. Witam serdecznie, witam Bogusiu. Najpierw wytłumaczę, o co zagramy. Gramy o to, co znajduje się w bramce numer 3. Okay, Black Blue. Ale no tak, damki numer 3. A będzie chciało od razu, żeby liczyć? Jeszcze na Jediach? Afryka w zasięgu ręki. O, można wygrać jest kogo? Tygodniowy pobyt dla dwóch osób w Tunezji od firmy Oasis Tours. Nie, no 3000. Boże, czekaj. Czy kiedyś podróżowanie było dużo tańsze niż dziś? 3000 jakieś szmaty dla dziecka za 6? Ty, to chyba ktoś dosłownie ładuje Polaków w dupę i łączy się oczywiście ze mną. Ja to mówię w imieniu społeczeństwa. Ktoś nas dyma w dupę. Jest drożej niż dupę w latach 90., kiedy była bida. Co tu się dzieje? Wartość nagrody 3000 zł. No niestety, tylko jedna para, jedna rodzina będzie mogła pojechać. I to pojechać za jedyne 10 zł. W każdym z tych woreczków jest żółty woreczek, zielony i czerwony. Są 4 monety, ale tylko w jednym woreczku jest równo 10 zł. I teraz pytanie. Gdzie jest to 10 zł? Zosię i Gosię zaprosiłem pierwsze. Chciałbym, żeby panie wybrały, który woreczek, gdzie jest równe 10 zł. Może naradźcie się, tak żeby wspólna decyzja była. Nie było wtedy inflacji, masz rację. Bo oni wyszli przed chwilą z hiperinflacji w dupę. Spójrz, nie chcę obrażać, ale chwilę temu była hiperinflacja. To jest 97 rok. Mama powie, Gosia podpowie. Żółty? Żółty, czyli ten jest wasz, dobrze, teraz Ania i Bogusia. Ale no tak, już potem nie było, no dobrze, niech będzie, niech ci będzie, przepraszam, no bo mnie nosi już, wybacz. Gusia, przepraszam, stanę tutaj w środku między wami, który dla was został zielony ja i czerwony? Agresywny, bo jestem zmuszony do grania w Star Wars. Zielony jest wasz, dobrze. Ja może zajrzę w takim razie troszkę do tego żółtego. Zobaczymy, co w tym żółtym się kryje. Jakie tutaj są pieniądze. 5 zł. Jest 5 zł. To jest pierwsza moneta. Jeszcze jedną monetę wyciągnę. Tutaj jest 2 złote, czyli powinna być jeszcze złotówka i 2 złote. Sprawdźcie, czy tu jest złotówka i 2 złote. Tylko tak wam mogę pomóc. Sprawdzić, czy jest złotówka i 2 złote. Ale o co chodzi? No, jest czy nie ma. Jest czy nie ma. Mama jak dokładnie sprawdza. Dobry jest woreczek? Dobry. Czy zamieniamy? Został czerwony. Czy zamieniamy na czerwony? Zostaje ten. Ponieważ ja nie jestem pewny, czy tu jest równe 10 zł, proponuję wam zamiast tego woreczka i gry o wycieczkę niebieską kolumnę. Nagrodę z niebieskiej kolumny. Wiesz, to mu wygrasz dychę.
Woreczek żółty. Woreczek żółty, dobrze. Może ja sprawdzę w takim razie cokolwiek z tego czerwonego woreczka. A, Wychemawy niewybranego, jak to z tym czerwonym woreczkiem jest. Tutaj wyjmę, co tutaj wyjmę? A, co jest z brzegu? 5 złotych. Jeszcze coś wyjmę. I dołożę, no też 2 złote jest. Trudny wybór, ale możecie sprawdzić. Czy tutaj może jest lepiej? Czy tu jest lepiej? 2 monety, czy chcecie zamienić? Muszą być, tak? Ale to może być 5 złotych. Lepiej jest? Lepiej jest, czy nie jest? Witam, tam. Jak? Jak? Da się wyczuć? Nic, nic, nic. Zamieniamy, czy zostaje żółty? Żółty zostaje. Żółty zostaje. A może, skoro nie niebieska kolumna, to może pomarańczowa kolumna. Bardzo ładna pomarańczowa kolumna. I co? Gosia? Zostajemy przy żółtym woreczku, gramy o wycieczkę. Niebieska czy pomarańczowa kolumna. Takie macie możliwości. Może być i mniej jak 10 złotych? Może być mniej, może być więcej, tylko w jednym jest równo 10. Witam, Watambor, witam. Trzech. Dzięki za słupka na Austrię. No to kolumny? Kolumna? Kolumna Zygmunta. Która kolumna? Niebieska. Niebieska kolumna. Jest, tak. Jest wasza. A gdybym dołożył 200 zł do pomarańczowej? Nie. Pomarańczowa i 200 zł? No weź. Dobrze, zostaje niebieska kolumna. Tam jest wasza przecież nagroda. Zrezygnowałyście z gry, za chwilę się okaże, czy dobrze, czy źle zrobiłyście. I wasza nagroda w niebieskiej kolumnie. Proszę o odsłonięcie zawartości niebieskiej kolumny. Kamera, wideo i słodycze. I słodycze. Nagroda w postaci kamery i zestawu słodyczy. Od przedsiębiorstwa wyrobów cukierniczych Odra z Brzegu. Producenta czekoladek nadziewanych i bombonier. Wartość nagrody piękna. 2800 zł. Zanim monopole były w Polsce, to się akurat pięknie ogląda. Wow, znakomicie. Prawda, ceny były absurdalne przez to. Dziękuję. Albo nie przez to, ale nie dla wiem. Ciebie oczywiście mamy lubisz zabawki, przyjło, bo kamera ale ważna rzecz, ale zabawki jeszcze ważniejsze. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie, Gosiu. Dziękuję również, Zosi. Dziękuję bardzo. Zapraszam troszkę bliżej, miłe panie. Wasz jest zielony woreczek. Zajrzymy do tego zielonego woreczka. Zajrzymy. No, coś wygrali tam ujawnimy z tego zielonego. Żółty na razie niech zostanie. Za chwilę sprawdzimy, jak to tam z tym żółtym było. Już wkładam rękę. Już. Z wierzchu monetę czy z dołu? Którą wybrać? Wszystko jedno. Dobrze. 5 złotych. 5 złotych. Jeszcze jedną wam ujawnię. Którą? Wszędzie tak samo. Tutaj też 2 złote. Dobrze, pytanie. Zostaje czemu zielony, ona ma wielką kokardę na sobie? Dam wam sprawdzić i jeden i drugi. Nie wiem. Dam wam sprawdzić, gdzie jest badania równe. Wasz jest zielony. Daję do sprawdzenia. I jeden i drugi. Gdzie jest równo 10 złotych? Ale muszą być 2 monety, tak? Minimum, ale może być... W zielonym? W zielonym jest. Tutaj musi być jeszcze złotówka i 2 złote. Żeby było równe 10. Bo wszędzie jest 7. No i co? No i co? Dobrze. W zielonym? Nie wiem, nie wiem. Nie wiem, jak to będzie. Zamiast zielonego bramka numer 2. Bramka, weź tam zawsze obrażacie. Numer 2. Czy bramka? Jakim cudem dzieci na widowni potulnie siedzą? No zainteresowane programem. To nie jest dobrze, szkoła bramka numer 2 jest wasza. Może wybacz. Troszkę ułatwię zadanie. Sprawdzimy, co z tym żółtym, bo jak żółty był dobry, to nie ma o co grać. Sprawdzamy żółty. Żółty. Gdzie królewna jest? Tu jest królewna. Wasz był żółty. Sprawdzamy ten żółty. W żółtym było jeszcze 2 złote i 2 złote było 11. Ty, prawie nic dedek by z tego nie było. To znaczy, że w którymś z tych jest dobrze. Jest równe 10 złotych. Bramka numer 2. Czy woreczek któryś? Woreczek. Zielony woreczek. Zielony. A może zamiast bramki numer 2 pomarańczowa kolumna? Nie bierz kolumny. Decyzja? Woreczek. A, bo ona chce do Afryki. Zielony woreczek. W takim razie, skoro chcecie zielony woreczek, trudno. Znaczy nie trudno, może bardzo dobrze, ale nie weźmiecie tego, co jest pod pomarańczową kolumną. Proszę o odsłonięcie zawartości pomarańczowej kolumny. Pałac, biwak, domek. Zestaw klocków.
To nagroda od firmy Kotlin, producenta dżemów. Dodatkowo owocowa niespodzianka. Zestaw dżemów Kotlin. Wartość nagrody 4,5 tysiąca złotych. Ja pierdzielę, jaka wartość. Nie, no. To jest o 1,5 tysiąca droższy niż wycieczka do Afryki na tydzień. Bo mnie zaraz popieprzy. Kto te ceny wymyślał? Proponuję bramkę numer 2. Proponuję dwójkę. Dwójka czy woreczek? Ty, oni ich wysyłają ewidentnie do jakiegoś hotelu, że jest z palet drewnianych i koca zrobione łóżko i tam są pluskwy w szyi i tak dalej? Że to jest tak tanio? Bo o co tu chodzi? Proponuję bramkę numer 2. Dwójkę. Rezygnujecie z woreczka? Rezygnujemy z woreczka. Sprawdźcie jeszcze raz. Szwajcarskie zegarki za 1700. Tak, teraz tak. Bramka numer 2 jest wasza, tak? Dobrze, odkładamy. Bramka numer 2 jest wasza. Tak. A tam do czerwonego co? Woreczka dokładam 200 złotych. Tak? Weźcie czerwony woreczek. Weźcie worek. Czerwony woreczek i 200 złotych. Zobacz, czerwony woreczek i 200 złotych. Z tyłu. Zielony woreczek. Kończyłem z LOL-em. Proponuję czerwony na i 200. Teraz, nie wiem, kiedyś wróci choroba. Czerwony. Czerwony woreczek i 200? Tak. Nie ma bramki numer 2? Nie ma. Nie rezygnujecie z bramki numer 2? Tak. Do bramki numer 2 dokładam 300? Dokładam 300 złotych do dwójki? Jak on im w głowie miesza. Zostaje 200 i woreczek, czy 300 i bramka numer 2? 200 i woreczek. 200 i woreczek, nie 300 i bramka numer 2. A on wie, co w worku jest wygrana, czy nie? Decyzja? Zielony woreczek. Ja bym worek wziął chyba. Oddajesz w tym momencie Bogusiu pieniądze, które dołożyłem do czerwonego woreczka. Może tak być, ale wtedy nie ma pieniędzy. Ostateczna decyzja. Jaka? Decydujemy się na czerwony woreczek. I 200 zł. I 200 zł. Mama się zgadza? Tak. 200 Mama złotych. Musi powiedzieć czerwony woreczek czerwony i 200 złotych. Czerwony woreczek i 200 zł. I nie ma bramki numer 2. Nie ma. Sprawdzamy bramkę numer 2. Co to? Wydawnictwa encyklopedyczne. Co? 13-tomowa sztuka świata i luksusowy album o malarstwie Bruegla od wydawnictwa Arkady. Wartość nagrody 1200 zł. Nie, 1200. Oraz... Sofa. Sofa. Sofa Xanadu to nagroda od sieci salonów meblowych Domo Faber. Wartość Sofa. Nagrody 1500 zł. Łączna wartość nagród 2700 zł. 2700 zł, ale dokładałem jeszcze 300, tutaj by było 3000 zł. Tyle pieniędzy było w bramce numer 2. No a teraz sprawdzamy. Sprawdzimy najpierw zielony woreczek. Który one wzięły? Zielony woreczek. Są dwie monety. Jeśli będzie dwójka i jedynka, to znaczy, że przegrałyście. Jeżeli będzie inaczej, to znaczy, że jest wygrana. No encyklopedia to kiedyś każdy miał w domu encyklopedię. Jest 9. Czyli wygrały. I 2 złote, 11. Czyli win, tak? Czyli jadą do Afryki i będzie tam udziału. Świetnie, świetnie, świetnie. No ale jeszcze trzeba sprawdzić ten czerwony. Żartuję. 7 złotych. 9 złotych. 10 złotych. Równo tyle, ile trzeba było. Plus ode mnie 200 jako kieszonkowe do tej wycieczki, bo tak się umawialiśmy. Woreczek plus 200. Wspaniała wycieczka, ale dla niej oczywiście również zabawki, bo jakżeby inaczej. Afryka, zabawki, dwie szkoły. Dziękuję. Mama zdaje się bardzo zmęczona po tej grze. Ojej, ale jest dobrze. Wielkie brawa, poproszę. Nie pisz tak. Przed nami jeszcze jedna gra, a potem super finał. Łączna wartość nagród to kwota ponad 67 tysięcy złotych. Mikra była warta 60 pewnie. Nagrody, pieniądze, samochody. Dowiecie się już niedługo. Nie, teraz, nie? Rozpoczynamy ostatnią grę przed super finałem. Tutaj może z tej strony bym zaprosił kogoś pod kuweczki na szczęście. Dorota. Tak, razem jesteście. Zapraszam wszystkie panie. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Zapraszam tutaj na dół. Chodźcie, chodźcie za mną. I tutaj z tej strony. O, 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 o.
Kto to tutaj jest? Dawid, Dawid. Z mamą. Dobra, Sarmaci przyjechali. Witam, witam, witam Aniu, witam Dorota i witam Jagoda. Troszkę bliżej mnie, tak żebyśmy zrobili miejsce dla Dawida i ty. Skąd przyjechałyście? Z Bukowca koło Łodzi. Skąd? Z Bukowca koło Łodzi. Bardzo mi miło. Dzień dobry Dawid i Krysia, skąd jesteście? Z Bolesławca Śląskiego, z Umiarzyńskiego. Dobrze, to ja poproszę teraz najmłodszych reprezentantów rodzin. Dorotę poproszę i Londyn poproszę przyjechał, Dawida. Słuchajcie, najpierw wy zagracie o swoje nagrody. Zagracie o to, co jest w bramce numer jeden. Moment, poproszę prawdę, odsłonięcie bramki numer jeden. Kiedyś. Gra strategiczna. Jaka? Nagrodą dla całej rodziny jest gra figurkowa Chronopia od firmy Target Games Polska. Wartość nagrody 5000 zł. Warhammer Polski. Oraz Polski kolekcja Warhammer. Out. To nagroda od firmy Astompol, wyłącznego przedstawiciela włoskiej firmy Burago, producenta metalowych modeli samochodów. Wartość 1500, nagrody 1510 zł. Łączna wartość nagród 6510 zł. Nie, no kto to wymyśla w dupę? Ale tylko jedno z was będzie mogło dostać tę nagrodę. Druga osoba, która zajmie drugie miejsce, dostanie to, co znajduje się w tym jeansowym pudełku. Na razie niech to będzie tajemnicą, co tam jest. I teraz tłumaczę, na czym polega gra. Tutaj jest 9 kart do gry. Są pola 1, 2, 3 i ABC. Poproszę was o wybranie jednej karty, jednego pola. Kto będzie miał wyższą kartę, ten wygrywa nagrodę z bramki numer 1. Dorota, które pole chcesz wybrać? B2. Pole B2 jest twoje. To dobrze, stare, Dawid. To C2. Miliony byłyby. Mamy pole B2 i C2. A proszę, co on wybiera? Proszę, pola B2. Jest dziesiątka. Dorota tak, wiesz, po środku wybrałaś. I Dawid, twoje pole to jest pole... 2C. 2C. C2. Sprawdzamy. Uwaga. To ma wyższą tą? Wygrałeś nagrodę z bramki numer 1, ale Dorota, ty dostajesz to, co jest dziś... On wygrał za 6,5 kajdemy. Nagroda niespodzianka. O kurde, to gówno, nagroda co nikt nie chciał. Zabawki, gry planszowe oraz zestaw książek edukacyjnych. Super, podoba ci się nagroda? Tak. Świetnie. Nie. To są wasze nagrody. Nie, dobrze, panie Heizer, proszę to zabrać i dać mi 2 kilo persila. Wizira. Proszę do przodu, Jagódkę i Anię, dobrze? Wy już swoje nagrody macie. Następna gra. Gramy tym razem o bramkę numer 2. Proszę o odsłonięcie bramki numer 2. Szafy. Co? Od firmy Indeko, producenta szaf z drzwiami suwanymi bon do realizacji na terenie całego kraju oraz maskotka firmowa Bubr. Wartość nagrody 2,5 tysiąca złotych. Co? Oto gramy. Co tu jest do wygrania konkretnie? Które pole? Która karta? 1C. 1C, które pole? Obie panie wybierają? Gramy? A3. Poproszę o pole A3. 1C. Siódemka. No to wygrały tutaj tamte. Mamy pole. A3. A3. Poproszę o pole A3. Na pewno A3. Dziewiątka. O kurde, ale close. Cieszy się, że wygrała szafa? Dobrze. Wygrałyście. Krysiu, w takim razie dziękuję, dziękuję bardzo. Ale Dawid wygrał, tak? Wspaniałe nagrody. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Dawid. Czaj, on pocałował się z Heizerem? W sensie Katzman? Dziękuję bardzo, ale Dawid wygrał, tak? Wspaniałe nagrody. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Dawid. Co to? Szlachcicowi się popieprzyło. Aż mi spadł kawałek. Nie wiem, dlaczego. Ale w tamtych latach dobrze, nic nie było. Dobrze, słuchajcie, teraz do was będę. Już sporo nagród macie, ale macie szansę jeszcze na więcej. Oczywiście Doroty zabawki zostają bez względu na to, co się stanie, ale macie szansę zagrania. Ogólnie straka ten teleturniej, ale obejrzymy ten odcinek, tak. Mini zestaw kina domowego z odtwarzaczem DVD. Znaczy teleturniej, no to rozdawanie nagród zawsze. Nagrodą jest wysokiej klasy sprzęt audio-wideo oraz karton słodkich nowości od firmy Balsen Sweet, producenta słodkich ciastek. Wartość nagrody 5519 zł. Co ty pieprzysz, to ile tych słodyczy? Że możecie zagrać o obydwie nagrody,
albo zrezygnować z tej nagrody, z tego sprzętu i zatrzymać sobie tylko bon na szafy. Jeśli przegracie, bon no to będą szafy. Nagrody pocieszenia. To już leci decyzja, bon na Oeliksa. Czy zatrzymujecie bon na szafy, czy gracie o wszystkie nagrody. O wszystkie gramy. Mimo, że można przegrać. Dobrze, wybierzecie kartę dla siebie. Potem ja wybiorę kartę dla siebie. Czyja karta będzie wyższa, ten wygrywa. Jeśli wasza będzie wyższa, wszystko jest wasze. Jeśli nie, nagrody pocieszenia. Naradźcie się, którą kartę wybierać. Która karta? A1. Jak mówisz, Quinto? 1B może weźmiemy. No, 1B. 1B. Dobrze, 1B jest wasze. Czasy. Kto wybierze za mnie kartę? Wskażcie jedną osobę, która za mnie wybierze. Ola. Dla mnie która karta, żeby niższa była, wiesz, koniecznie niższa. 3C. 3C to jest jak moja Ola karta. Zdominowała. Dobrze, proszę o odsłonięcie karty 3C. To jest moja karta, przypominam. 3C. A tam as pewnie. Ósemka. 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 To nie jest za wysoko. W tej sytuacji mam będzie tylko wina jedną Oli. Szansę. Ty, o jak matka byś się serio zdenerwowała i na wizji Ole tak... Bo akurat obok ma, nie? Pościliby to? Ania, to znaczy, jeśli wybrałyście szóstkę, no ja wygrywam, wy przegrywacie. Jakakolwiek inna karta, wygrywacie wszystko. Przypomnijcie mi, które to było pole? B1. To było pole B1, ale to nie jest mimo wszystko takie pewne, ale mam coś pewnego. Tę nagrodę możecie dostać od razu, rezygnując ze wszystkiego innego. Zabawki. Nagrodą od fabryki zabawek Wader i Woźniak jest zestaw zabawek o wartości 1510 zł. Ale gówno. Idziemy na całość, gramy. Gracie, tak? Tak. Które pole wybrałyście? Ja bym nie wziął czegoś takiego, bym wolał wygrać nic. B1. Proszę państwa, trzymamy mocno kciuki. Jeżeli tam nie będzie szóstki, wszystkie nagrody są wasze. Proszę o odsłonięcie pola B1. B1. Win czy nie B1. As. No way. Czyli nie mogły przegrać tak. Knockout. Knockout. To one wygrały 10K, tak? Bo wygrały i szafę. Dziękuję, gratuluję Dorota. Wspaniale. Gratuluję, gratuluję. Super, wszystkie nagrody są wasze. No właśnie, ale jaka była łączna wartość nagród? Łączna wartość nagród to kwota 8019 zł. Plus nagroda niespodzianka dla Dorotki. Jaka? Super, ponad 8 tysięcy, no ale wielkie brawa należą jaka? Się też Oli. Znakomicie wybrała. Poproszę o zabawki dla Oli. Super wybrałaś, Ola. Poproszę o zabawki, Angelika. Ola, również ci dziękuję. Pa, dostała za friko, pa, skrable i tak bardzo. Dalej. Jeszcze raz dziękuję i gratuluję. Dobra, fajna. Dziękuję pięknie. Bubr. Jeszcze tylko sprawdzimy, jak wyglądały pozostałe pola. 3B to był walec. Czekamy na ciebie w internecie, szóstka? Napisz do nas. Ciekawe, gdzie była na szóstka? Tu była dama, net. 2A. 1A to była szóstka. Tutaj mogłem wygrać. Dobrze, że nie wygrałem. I już za chwilę super finał. Gra o samochód. Mam nadzieję, że samochód zostanie wygrany. I teraz zostańcie wygrają mikrę, tak? Mikry nikt nie wygra. Nie ma bata, że mikrę, która warto 60K w tamtych czasach, czy 50, komuś zadam. A teraz wielki finał. Dotychczasowi zwycięzcy zmierzą się w grze o wszystko, idąc na całość. A, oni mogą wszystko stracić. Jest samochód osobowy. Idź na całość. Rozpoczynamy super finał. Do tej pory najwyższe nagrody, oczywiście nie licząc zabawek, Doroty, bo zabawki twoje zostają, choćby nie wiem, co się stało. Zabawki masz. Ale poza tym najwyższe nagrody, to znaczy szafy oraz mini zestaw kina domowego o łącznej wartości 8019 zł zdobyły wszystkie panie Jagoda, Ania i Dorota. Czy zdecydujecie się przynajmniej na razie zrezygnować z tych? Szkoda nam, bo piękny prezent, ale idziemy na całość. Gracie o samochód? Tak, gramy o samochód. Próbujemy może, chociaż. Może zdarzyć się tak, że te nagrody wrócą do was. Dlatego, że jeśli wybierzecie super bramkę, to zatrzymujecie wszystkie dotychczasowe nagrody i losujecie jedną z nagród w super bramce. Tam jest samochód, dwie pozostałe nagrody, więc może być tak, że będzie samochód i wszystkie nagrody, które macie. Nie ma bata, że tak będzie. Kciuki. Proszę bardzo, do budżet wyboru by nie wyrobił. Są trzy kolorowe wiaderka. Zielone wiaderko, żółte wiaderko i niebieskie. Tam są koperty z numerami bramek. Który kolor? Niech panie nie, się budżet naradzą, by nie wyrobił, jakby wygrali. Zielone. Dobrze, poproszę kopertę z zielonego wiaderka. Jest pieczęć, jest zalakowana koperta. Sprawdzamy, który numer bramki panie wybrały. Tak wygląda sprawdzam, finał. Tutaj jest bramka numer 2.
Bramka numer 2 jest wasza. Sprawdzamy pozostałe bramki. Rozpoczynamy od bramki numer 1. Proszę o odsłonięcie bramki numer 1. Meble kuchenne. Nie, to ile jest warte? 10 koła? Nagrodą jest bon na meble kuchenne od ich producenta firmy Meble Kuchenne z Jeleniej Góry. Wartość nagrody 8000 zł. Ha, mebli nie będzie. Nie będzie również tego, co znajduje się w bramce numer 3. To nie jest wasza bramka. Teraz najważniejszy moment. Czy super bramka to dwójka, czy trójka? Sprawdzamy bramkę numer 3. Proszę o odsłonięcie. Przegrają, przegrają. Nagroda główna. Nagrodą jest samochód osobowy Nissan Micra. Wartość katalogowa nagrody 33,5 tysiąca złotych. 33,5 koła, nie wierzę w to. Jezus Maria, jakie czasy. 200 na liczniku i luj. Albo zestaw ubrań męskich. Nagrodą jest zestaw ubrań męskich z kolekcji Manor House, składający się z garniturów, marynarek i spodni od zakładów odzieżowych Wrona z Radomska. Wartość nagrody 1500 zł. Lub niezapomniana przygoda na końskim grzbiecie. Nagrodę funduje firma MacBud Chrzanów, producent systemów dociepleń. Wartość nagrody 3000 zł. Co to jest za nagroda? Jak ona wygląda? Tych nagród nie będzie. Będzie nagroda z bramki numer 2. Proszę o odsłonięcie bramki. Bramka numer 2. Wszystkie długi Heizera idą na rodzinę. A Heizer milionowe długi, luj. Numer 2. Wycieczka do krainy baśni. Wygrali wycieczkę do Paryża jednak. Wycieczka do Euro Disneylandu dla całej rodziny to nagroda od Winiar, producenta galaretek owocowych. Dodatkowo zapas galaretek na cały rok. Wartość nagrody 5000 zł. Ale oni mieli... Jedziecie do Paryża. Do... Gitka gryzie kable za... Do Euro Disneylandu. Jeszcze raz. Nie no, spoko akurat. Lepsze to niż wygranie garów. Dziękuję Aniu, dziękuję Jagoda. Jeszcze raz dziękuję Dorotko. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. Galaretki na rok, wartość kończymy nagrody 10 zł. Specjalne wydanie programu Idź na Całość. Dziękuję bardzo, kłaniam się widzom Polsatu. Wtedy do zobaczenia w następnym programie. Ale fajnie się oglądało. Takie Idź stare czasy. Do zobaczenia. A dla wszystkich prześlij teraz... swoje wesołe zdjęcie, imię, nazwisko, wiek, adres, numer telefonu. Nasz adres www.spółka.z.o.o. Idź na Całość, skrytka pocztowa 2088 90959 Łódź 2. Ankietę dla kandydatów do udziału w teleturnieju zamieszcza kurier telewizyjny. Idź na Całość. Jeśli chcesz ufundować nagrodę, zadzwoń. Biuro sponsoringu. Telefon 022 625 6076. Bąbelkowe na... Takich, co do dzisiaj przetrwali, o dziwo. Bo też masa tam takich, co już dedła. Ale niektórzy żyją. Twój Piccolo dla dzieci w studio przekazała firma Ambra. Metalowe modele aut dla dzieci w studio przekazała firma Astompol. Gry edukacyjne dla dzieci w studio przekazała firma Merville. Ale książki dzieci dla dzieci w studio zostały przekazane przez wydawnictwo Arkady. Prowadzącego program ubrały zakłady odzieżowe Wrona spółka z OO. Hostessy ubrała firma Madonna... Jezu, ale kiedyś reklamowali ostro. No ale jak, no musieli jakoś zaczynać, tak? Polsat. Fashion Collection. Ekipę programu gościły Hotel Mazowiecki... Co lepsze, takie reklamowanie czy reklamy między filmem po 50 minut jak teraz? Łodzi, przedsiębiorstwo turystyczne Łódź oraz Hotel Boss w Łodzi. Serwis internetowy Medianet Idź na Całość w internecie. Internecie. Jabra. Nie no, nagrodę w sumie wygrali spoko tą wycieczkę, ale ogólnie program to jest tragedia. Słyszę skrzek, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę